Ja wywyższam Ciebie, Ojcze! Ja wywyższam Ciebie, Ojcze, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię! Ty, który swoją dłonią odmierzasz drogę do gwiazd! Ja wywyższam Ciebie, Boże! Abrahama, Izaka, Jakuba i mój Boże! Ty, który posłałeś Jezusa na krzyż! Ja wywyższam Ciebie na tym miejscu! Ja dziękuję Ci za to, że na Twoje imię Jezus, wszystko zgina swoje kolano na niebie i na ziemi. O rebe szere kenesere kalabere szerakana. Ja wywyższam Ciebie, Jezusie z Nazaretu, Ty, który umarłeś na krzyżu za nas, za Twoją niezasłużoną przychylność, za to, żebyśmy my nigdy nie musieli cierpieć. Ja wywyższam Ciebie za Twój krzyż, za to, co się wykonało dla nas na krzyżu, za to, że Ty byłeś ukrzyżowany za każdy nasz grzech, za to, że jeżeli my bierzemy Twój krzyż do swojego życia, to staje się on dla nas mocą, mocą do zwycięstwa. Ja dziękuję Ci za to, że Ty powiedziałeś, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy nie wierzą, idą i giną, ale mocą zmieniającą życie dla tych, którzy uwierzą. Ore beszere kene sere kala bere szera kare. Ora selara bene kere szera kala kera bena. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja dziękuję Ci za to, że Twoje namaszczenie łamie jarzmo. Ja modlę się o to miasto. Ja modlę się o Warszawę. Ja modlę się o każdą osobę w tym mieście. Ja dziękuję Ci za to, że każdy słyszy o Tobie, Jezusie. Że każdy słyszy o Tobie, że Ty jesteś Bogiem. Że każdy to wie. Że każdy otwiera swoje serce na Ewangelię, na dobrą nowinę o Tobie. Na Ewangelię, która jest mocą, która zmienia życie. Ja modlę się o to, ażeby ci, którzy usłyszą, nie mogli spać, ażebyś im się śnił, Jezusie, ażeby musieli o Tobie myśleć, ażeby nie mogli przejść obojętnie. Ja dziękuję Ci za to, że ziarno wiary, które jest w sercach tych ludzi, że ono zaczyna kiełkować. Ore be szere kene sere kalabere szera kare. Ore selabe kere szera kiny sere kalabere. Ja poniżam Cię, diable, na tym miejscu. Ja przypominam Ci, co się wykonało na krzyżu Golgoty dla Ciebie. Ja przypominam Ci, że masz ranę, że zostałeś tam zraniony, że nie masz mocy i nie masz władzy. Ja wywyższam Ciebie, Jezusie. Ja wywyższam Ciebie, mój Boże. Ty, który masz moc. Ty, który na którego imię wszystko zgina kolano, na niebie i na ziemi. Ty, który jesteś Panem nieba i ziemi. Ja wywyższam Cię. Posłuchajcie, ja kiedyś tak jak Wy nie miałam zielonego pojęcia o tym, kim Jezus może być w moim życiu. Usłyszałam Ewangelię, to co teraz słyszycie. To jest Ewangelia, przybliżyło się do Was Królestwo. Królestwo o zmartwychwstałym Bogu. Tak samo kiedyś przybliżyło się do mnie. To do Was należy decyzja, co z tym zrobicie. Bóg powiedział, kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, które możecie przyjąć do swojego życia, albo możecie odejść i żyć dalej w przekleństwie. Kładę przed Wami życie i śmierć. Wy wybieracie. To jest Wasz wolny wybór. Bóg nie przyjdzie do Was i nie wbije się Wam do życia. To jest dżentelmen. Puka do Was, ale Wy musicie otworzyć. Każdy z Was na ziemię przyszedł z ziarnem wiary w swoim sercu. Zastanawiacie się, czy wierzycie w Jezusa, czy nie. Czy jest żywy, czy nie. Ja poznałam Go jako żywego Boga. W moim życiu działa każdego dnia. Uzdrowił mnie z nowotworów piersi. Uzdrowił mojego męża. W każdym dniu ogłaszam Jego zwycięstwo. Planuję sobie każdy dzień z Nim. On działa. Tak jak kiedyś, gdy chodził po tej ziemi, tak samo teraz Jego moc działa. Tak samo teraz jest żywy. Jest Bogiem relacji. Zaprasza każdego z Was do relacji z Nim. Tak samo zaprosił mnie. Ja odpowiedziałam na to zaproszenie. Powiedziałam Mu, chcę Cię poznać, Jezusie. Chcę Cię poznać takiego, jakim jesteś, prawdziwego. Działaj w moim życiu. I działa. To jest Jezus, który uzdrawia tak, jak uzdrawiał 2000 lat temu. Ja tego doświadczyłam, doświadczają tego moje dzieci i niemal każda osoba, która tutaj jest z nami. To jest Jezus, który uwalnia. W Nim macie uwolnienie od każdego nałogu. Macie uzdrowienie do miejsca każdej śmierci w Waszym życiu. To jest Bóg, który ma moc. Ma moc realnie podnieść Wasze życie, zmienić Wasze życie. Tak działa każdego dnia. Od Was pragnie relacji. Pragnie, żebyście Go poznali, otworzyli swoje serce, zaprosili do swojego życia. Stoję u drzwi i kołaczę.
Kto otworzy? Otworzyć trzeba swoje serce, do tego trzeba waszej wolnej woli. On nie zrobi tego na siłę. Nie przyjdzie do was i nie zmusi was do tej relacji. Ja odpowiedziałam na wołanie, odpowiedziałam, chcę cię poznać, przyjdź do mojego życia. Powierzam ci moje życie, bo ty mnie kochasz i wiem, że będziesz je układał tylko dobrze. Zaufam ci. I teraz każdego dnia zmieniam swoje życie. Na swój ludzki sposób mi w życiu niczego nie brakowało. Nie brakowało mi pieniędzy, mam męża, dzieci. Dobrze nam się żyło. A jednak z miejsca, w którym byłam, w którym wydawało się, że sama sobie jestem panem i wszystko układam, nieraz się zastanawiam, czy to tak jest, czy tylko o to w życiu chodzi, żeby pragnąć coraz więcej. Coraz więcej tego złota, coraz więcej tego, co może ci zaoferować świat. Czy gdy będę miała 60, 70 lat, to będę czuła się spełniona. I wiedziałam, że musi być coś więcej, że nie tylko po to jestem tutaj na ziemi. I z tego miejsca powiedziałam do Boga, jeżeli jesteś prawdziwy, to przyjdź i pokaż mi, jaki jesteś naprawdę. Bo ta religia, która jest w tym kraju, wypaczyła tak twój obraz, że takiego nie chce cię znać. I poznałam realnie Boga, który nie ma nic wspólnego z tą religią, którą mamy tutaj w kraju. Boga, który nie zsyła na swoje dzieci chorób. On jest Ojcem, który niesie uzdrowienie. Boga, który jest miłością, który nie każe w żaden sposób zasłużyć na swoje królestwo. Powiedział, macie to z wiary w Jezusa i w to, co się wykonało na krzyżu. Z wiary w Jego śmierć na krzyżu za was i w Jego zmartwychwstanie. Łaską jesteśmy zbawieni. Niezasłużony to dar, żeby nikt się nie chlubił ze swoich uczynków. Nie można zasłużyć na niebo. Ono jest za darmo. Jest z wiary. Z wiary w Jezusa. I z wiary w to, co się wykonało na krzyżu. Z wiary w to, że Jezus jest Bogiem. On jest Bogiem, który działa w moim życiu każdego dnia. Tak samo pragnie działać w waszym życiu. Pytanie tylko, czy odpowiecie na to zaproszenie. A doświadczycie tego wszystkiego, czego doświadczam ja. Zbawienia, podniesienia każdego dnia. Radości i szczęścia, zwycięstwa. Mocy żywego Boga, żywego Jezusa w moim życiu. Hallelujah!